dzisiaj przegrała, ale dała bardzo dobrą walkę na KSW 30 w Poznaniu. Kalindra Faria, ta, która sprawiła tyle kłopotów Karolinie Kowalkiewicz. Chciałbym cię spytać o to, co sądzisz o dzisiejszej walce. To był pojedynek przegrany, ale przede wszystkim chyba bardzo trudny. Walczyłam z przeciwniczką, która była u siebie. Nie miałam co do tego wątpliwości. Byłam bardzo dobrze przygotowana do tego pojedynku. Nie jestem przyzwyczajona jednak, by kończyć walki jako przegrana. Potrzebuję teraz czasu, by się przygotować do kolejnej i tam chcę zwyciężyć. Zgadzasz się z decyzją sędziów punktowych? Bo ich decyzja nie była jednogłośna. To zawsze jest niełatwa sytuacja, gdy walczysz w kraju swojej przeciwniczki, ale mimo wszystko kompletnie nie zgadzam się z decyzją, która mówi, że przegrałam tę walkę. Wygrałam pierwszą i trzecią rundę. Myślę, że druga runda należy się Karolinie, ale dwie pozostałe były moje. Powiedz mi proszę coś o swojej taktyce na tę walkę. Zobaczyliśmy pełne trzy rundy i praktycznie zero walki w parterze. Moja przeciwniczka przez cały czas uciekała przede mną. Przez cały czas szła do tyłu, próbowała może i obalać, ale to nie może wyjść, kiedy cały czas się cofasz. Na pewno nie przegrałam tej walki. Wystarczyłoby mi 20 sekund więcej w pierwszej rundzie i wtedy sytuacja byłaby jasna. Chciałbym cię jeszcze spytać o dalsze plany startowe. Będziesz chciała rewanżu z Karoliną, czy masz może inny pomysł na swoją karierę? Naturalnie chcę rewanżu z Karoliną. Nikt w końcu nie lubi wracać do domu z przegraną. Tak więc nie mogę doczekać się kolejnej walki i liczę, że nie będę na nią czekać długo. Dziękuję ślicznie i gratuluję świetnej walki. Ele agradeceu, foi uma luta maravilhosa, cara. Imagina. Shall I say muito obrigado? Obrigada. Yeah.